Zaczynamy przygodę razem z naszym operatorem Filipem. Lecimy na mecz Basa Krzechir kontra Fenerbahce, czyli Krzysztof Piątek kontra Sebastian Szymański. No i mamy to, wylądowaliśmy w Stambule, mamy już bagaże, lecimy szybciutko do hotelu, zwiedzamy miasto, a jutro już mecz. Powiem ci, Filip, że dla mnie woda, statek, takie widoki to jest to, co ja... A, nagrywasz? To jest to, co ja w życiu kocham. Jedna z głównych atrakcji Stambułu, czyli rejs po Bosforze, polecił go nam sam Patryk Szysz, który gra także w Basa Krzechirze. No i powiedział, że tutaj najlepiej jest zjeść kolację i podziwiać nocą kapitalne widoki. Atrakcję od Patryka Szysza oceniamy 10 na 10. Niesamowity klimat, widoki, no i jedzenie. Tak kończymy nasz pierwszy dzień w Stambule, a z samego rana jedziemy odwiedzić stadion Fenerbahce. No i wyruszyliśmy. Dopiero teraz widzimy, jak potężne jest to miasto. Cała nasza droga opiera się głównie na staniu w korkach. Istanbul jest 10 razy większy od Warszawy, więc możecie sobie wyobrazić, jak ogromne jest to miasto. Jadąc przy okazji mijamy stadion Galaty, a po ponad godzinie docieramy na miejsce docelowe. No i jesteśmy tuż przed stadionem Fenerbahce. Tutaj swoje mecze rozgrywa Sebastian Szymański. Idziemy obejrzeć stadion i idziemy zobaczyć, jak też wygląda klubowy sklepik, jakie tam są ceny. Sklepik Fenerbahce naprawdę jest bardzo imponujący. Przede wszystkim mamy tutaj dwa piętra, bardzo duża przestrzeń. Idziemy zobaczyć, jakie są ceny przede wszystkim koszulek. How much? Ale to nie będzie drogo, moim zdaniem wyjdą taniej niż polskie jakieś koszulki. Ty, no jest dużo taniej, 240 zł. Za koszulkę? Ile? No, 100 drożej. O, jaki gigaczat. Dobrze, opięta, opięta, dobrze, no. Jest buła siedzi. Raczej nie. Po wizycie w sklepiku klubowym udajemy się do klubowego muzeum i spróbujemy zwiedzić stadion. A koszulka naprawdę bardzo tania, bo ta koszulka w przeliczeniu na polskie złote razem z nazwiskiem Sebastiana Szymańskiego z numerem kosztowała jedynie 277 zł. No w porównaniu do innych polskich zespołów dużo, dużo taniej. Tak wygląda stadion Fenerbahce od środka. Zapraszamy. Oj, powiem wam, bardzo pionowy stadion, powiedziałbym podobny do stadionu w Kopenhadze. Moi drodzy, tak wygląda szatnia Fenerbahce, oto miejsce Sebastiana Szymańskiego. Tutaj siedzi, tutaj się przebiera przed spotkaniami. Oto trybuna najbardziej zagorzałych fanów Fenerbahce, tak to wygląda. Tam proszę bardzo, obrócimy. No tata, znów nie działa to wideo. Tam mamy gniazdowego, tutaj naprawdę musi być gorąca, piekielna atmosfera. Szaleni tureccy kibice, także sprawdzamy, jak bardzo popularni są tutaj Sebastian Szymański i Krzysztof Piątek. Czy mogą spokojnie chodzić po ulicach? Do you know this guy? Szymański. Yeah, nice. And do you know this guy? No. Who is it? Sebastian Szymański. You know how to pronounce this name? Szymański, Szymański. Szymański. And do you know this guy? I don't know him, no. Sebastian Szymański, Fenerbahce. Do you know this guy? Yeah, thank you. And Szymański. Nice. No, Galatasaray. Runcio, mamy misję. Musimy znaleźć bilety, które zostawił nam Patryk Krzesz na dzisiejszy mecz. Bilety nie wyglądają zbyt legitnie. To jest w ogóle miejsce, gdzie musimy odebrać bilety. Myślę, że czeka nas ciekawa przygoda. Okay, let's go.
Patryk Krzyż Gimni. Wydaje mi się, że nawet gdybym nazywał się inaczej i po prostu przyszedł sobie odebrać bilety, to pan i tak nie sprawdził, czy ja to ja, więc bileciki mamy. Człowieku, ty, to jest karta jakaś, patrz. Masz, ciekawe czy nabita. A się śmialiśmy, że jakieś podrabiane bilety, a tutaj proszę bardzo, jest karta. Ciekawa sprawa. Idziemy do sklepiku Pasa Krzechiru, zobaczymy czy tutaj ceny są równie korzystne jak w sklepiku Fenerbahce. 750 lir tureckich, to będzie bardzo tanio. 100 złotych koszulka? Z nadrukiem? Jak to jest możliwe? Co się stanęło? Za szalik, za dwie koszulki z nazwiskiem Piątka plus małą koszulkę dla takiego mojego siostrzeńca zapłaciłem 300 zł. Także naprawdę ceny dla kibiców tutaj są znakomite. To jest akurat ciekawe, że jesteśmy pod stadionem Pasa Krzechiru. Tutaj zobaczcie, mamy sprzedawane szaliki Fenerbahce i tak naprawdę na razie to widzimy samych kibiców Fenerbahce, a w ogóle ciężko i trudno szukać tutaj jakiegokolwiek kibica Pasa Krzechiru. Patryk Krzyż się postarał, mamy piwa. No i w końcu udało się, jesteśmy na stadionie Pasa Krzechiru. Dzisiaj tutaj raczej może być więcej kibiców Fenerbahce, bo też Pasa Krzechir raczej ma mało kibiców. Tutaj miasto jest podzielone poprzez te najistotniejsze kluby: Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas. No a Pasa Krzechir, mimo że niedawno był mistrzem, nie ma aż takiej mocnej, dużej grupy kibicowskiej. Pewnie zapytacie, dlaczego nie kupiłem żadnego piwka? Alkoholu nie ma w sprzedaży, przynajmniej tutaj na tym Light VIP-ie, tak to nazwijmy. Słuchajcie, byliśmy tak głodni, że musieliśmy na tym VIP-ie, to też ciekawe, kupić kanapkę. Nie tak jak w Polsce, że na VIP-ie raczej tego typu przekąski są za darmo. Takie mocne 2 na 10. Gdybym nie był głodny, wydaje mi się, że tej kanapki bym nie jadł. No i to jest dobry początek, zaczyna się w końcu jakaś atmosferka. I dzisiaj mamy jedno pytanie, czy będzie Pio Pio, czy Sebastian Szymański? Jedziemy z tym! Na nich! Na nich! Ale powiem wam, że jakby się dało, to chętnie wbiłbym się tam do młynu kibiców Fenerbahce, nawet tutaj do Pasa Krzechiru, ale niestety nie możemy tutaj za bardzo chodzić między sektorami, bo naprawdę, no tak wieje czymś. Daj sepka! Daj! Teraz ja mogę być prawdziwym kibicem. Była szansa Piątka, była minimalna szansa Sepka Szymańskiego, a tym, który strzelił gola, jest Adam Buksa. A co, nie widać? Widać. Ależ starcie rodaków, Polaków, rodaków. Zostaw mi Polaka, naszego rodaka, nie faulu. Były lepsze mecze. Ale Fenerbahce ci się muszą wygrać, bo Galatasaray cały czas tam czai się za plecami. O, Krzysiu Piątek schodzi. O, to nie był łatwy mecz dla niego. Jedna niewykorzystana sytuacja, a poza tym taki mecz trudny dla napastnika, jak grasz w dziesiątkę. 15 minut do końca spotkania, Fenerbahce nadal bez gola. Dla nich tutaj remis będzie praktycznie jak porażka. Ale tam zobacz, patrz co się dzieje. Zobacz, zobacz jak się biją. W końcu się coś dzieje. Jakbyście nas pytali, jak wygląda to spotkanie, to wygląda w statystykach dokładnie tak. A w ogóle chyba wam zapomnieliśmy powiedzieć, że tutaj są... A nie, mówiliśmy o paslogach. A, dobra. To nara. Mamy rzut karny, który wywalczył Sebastian Szymański. Uderzył i tam była chyba ręka. Fenerbahce ma w 89 minucie spotkania szansę na to, żeby wygrać. Baczłaj ma piłkę. Kto to wygra? Baczłaj czy Baba Chan? O, wow, czerwona kartka jeszcze. Ty, co tu się dzieje? No i znowu bardzo ważna rola Sebastiana Szymańskiego. Ostatnie minuty, jego uderzenie, po jego uderzeniu ręka, mamy rzut karny i Fenerbahce bardzo istotne zwycięstwo. 1-0, naprawdę wydarte, wyszarpane w ostatnich sekundach tego meczu. Dobra, koniec meczu.